Jaki interes ma dzisiaj Adam Michnik w tym, żeby pisać taki artykuł? Ja mam osobiście dwie takie ruskie swoje... Pieniądze dostaję, swoje ruskie myśli. Pieniądze od generała. Ruskie pieniądze. Ruskie pieniądze. Ruskie pieniądze. Ruskie pieniądze. Ruskie pieniądze. Ja mam osobiście dwie takie ruskie swoje, pieniądze dostaję. Ruskie myśli. Pieniądze od generała. Pierwsze to jest... Wiadomo, że... przecież to wszystko jasne. Adam Michnik dostaje ruskie pieniądze, przywozi Kuczma od Putina i szlakiem podziemnym przez Krym. Ruskie pieniądze. Czy pan jest katolikiem? Ruskie pieniądze. Przepraszam, panie pośle. Czy pan jest katolikiem? Chciałbym... Ruskie pieniądze. Dobra, dlaczego pan unika odpowiedzi? To... Ruskie pieniądze. Pan poseł wszystko wie, opublikuje, ujawni to i po prostu za chwilę wszystkim nam kapcie spadną. Niech pan ujawnia, panie pośle. Nie poszedł z armią Andersa, ponieważ nie zdążył do Andersa. Była tam, podpisał to, wyjazd do Korei. Widzi pan, pan znowu kłamie. Ruskie pieniądze. Pan znowu kłamie. Pan znowu kłamie. Ruskie pieniądze? Dziwię się panu. Dobrze. Ruskie pieniądze? A zamach majowy to kto? Krasnoludki zrobiły? Ruskie pieniądze? Ma pan swoje paranoje historyczne. Impreza... Czyli inni żyją w paranoi, a właściwym sposobem pamiętania o historii jest impreza w Hajacie, panie redaktorze. Jak coś tego, moje, twoje paranoje kiedyś było tego. Więc zostańmy, że są ruskie pieniądze.